Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Proszę Państwa, dawno niczego nie nagrywałem, ale może dzisiaj nadrobię króciutki materiał. Otóż, proszę Państwa, chciałbym się dzisiaj zająć tematem związanym z tak zwaną regułą dwóch świadków. Świadkowie Jehowy zapewne wiedzą, czego to dotyczy. Osobom nieznającym zasad tego ugrupowania przybliżę może nieco. Otóż czasami bywa, że świadkowie Jehowy muszą stanąć przed tak zwanym komitetem sądowniczym. Jest to rodzaj takiego, rzec można, religijnego sądu, który orzeka przewinienie danego członka organizacji względem, powiedzmy, Boga Jehowy, w oparciu o zasady, które są zawarte w książce Paście Trzodę Bożą. Książką tą posługują się starsi, którzy są członkami komitetu sądowniczego. I powiedzmy, generalną zasadą uznania kogoś winnym lub niewinnym jest takie oto określenie. Otóż mówi się wśród świadków Jehowy, że jeśli jest jakieś przewinienie i znajdzie się na nie dwóch świadków, to zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus, można, że tak powiem, orzec o winie takiej osoby. Świadkowie Jehowy powołują się na konkretny werset, mianowicie Mateusza 18:16. Przybliżmy go sobie z Biblii Świadków Jehowy w wersji internetowej. Zacznijmy od 15 wersetu. Przekład Nowego Świata, wydanie 2:18. Jeżeli twój brat popełnił przeciw tobie grzech, idź i powiedz mu na osobności, co złego zrobił. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Ale jeśli cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby, czyli nawet w sumie więcej tych świadków musi być, tak żeby każda sprawa mogła być potwierdzona zeznaniami dwóch lub trzech świadków. Widzicie Państwo, nawet trzech. Jeżeli ich też nie posłucha, przedstaw sprawę zborowi. Jeżeli nie posłucha nawet zboru, niech będzie dla ciebie po prostu jak człowiek z innych narodów i jak poborca podatkowy. Można odnieść takie wrażenie, że Pan Jezus da tutaj wyraźny przepis, który określa, jak należy postępować z wszystkimi rodzajami przewinień. I do tego stosują się świadkowie Jehowy, pod sznurek biorąc wszelkie rodzaje grzechów i przewin względem organizacji oraz Boga Jehowy. Skupmy się może na wersecie 16, który, jak wynika z odsyłacza tutaj w Biblii, przede wszystkim ma swoje źródło w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 19, werset 15. No, z oczywistych względów nie może mieć swojego źródła w 2 Koryntian ani w 1 Tymoteusza, bo nie było jeszcze wtedy tych pism, kiedy o tym mówił Pan Jezus. No więc przejdźmy do tego Powtórzonego Prawa 19:15 i przeczytajmy. Jeden świadek nie wystarczy, żeby obciążyć kogoś winą za jakieś wykroczenie lub grzech. Każda taka sprawa ma być potwierdzona zeznaniami dwóch lub trzech świadków. Innymi słowy, Pan Jezus odniósł się tutaj do zasady z Ksiąg Mojżeszowych, z Prawa Mojżeszowego. Jak zresztą często to czynił i często odwoływał się do Starego Testamentu. Zresztą świadkowie Jehowy też często mówią, że całe pismo, z tym Mateusza bodajże to jest, całe pismo jest natchnione do Boga, przez Boga i pożyteczne. Całe, czyli i Stary, i Nowy Testament. Czyli argumentacja świadków Jehowy polega na tym, że ponieważ jest to przepis wyraźny, który tutaj w Biblii się znajduje, to należy go stosować do wszelkich przypadków. Ja poddaję wątpliwość taką logikę, gdyż we współczesnym świecie współczesne chrześcijaństwo staje przed wieloma problemami, których to Pan Jezus w swojej Ewangelii, w swoim przekazie oraz tym, co przekazywali apostołowie, nie mógł uwzględnić, bo to były inne czasy. Oczywiście od razu rzuci się głos pewnie jakiś, że pewne prawdy i prawa są uniwersalne i jak najbardziej. Ja się z tym zgadzam. Natomiast są sytuacje, których prawo mojżeszowe, czy nawet zasady, które określa Pan Jezus, w 100% i dosłownie nie możemy stosować. Nie o to chodzi i nie o to chodziło Panu Jezusowi, żeby dokładnie stosować zasadę, którą tutaj określił. Dlaczego tak twierdzę?
Proszę Państwa, otwórzmy sobie tą samą księgę powtórzonego prawa, rozdział 22, wersety 23-27 i przeczytajmy uważnie. Jeśli jakiś mężczyzna spotka w mieście zaręczoną dziewicę i będzie z nią współżył, to przyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamieniujecie dziewczynę dlatego, że nie krzyczała w mieście, a mężczyznę dlatego, że upokorzył żonę swojego bliźniego. W ten sposób usuniecie spośród siebie zło. I uwaga, jeśli jednak mężczyzna spotkał zaręczoną dziewczynę poza miastem i siłą zmusił ją do współżycia, to ktoś taki sam poniesie śmierć. A dziewczynie nic za to nie zrobicie, bo nie popełniła grzechu zasługującego na śmierć. W tej sytuacji należy postąpić tak samo, jak wtedy, gdy ktoś zaatakuje swojego bliźniego i go zamorduje. Bo zdarzyło się to poza miastem. Zaręczona dziewczyna krzyczała, ale nie było nikogo, kto by jej pośpieszył na ratunek. Widzicie Państwo? Więc po pierwsze, tutaj mówi sam Bóg. Prawda? Sam Pan Bóg. Po drugie, dziewczyna była poza miastem. I co ma to, co, z czym mamy do czynienia w większości gwałtów? Krzyczała, ale nie było nikogo, kto by jej pośpieszył na ratunek. Czyli według pomysłu świadków Jehowy i tego, co mówił Pan Jezus, gdyby nawet ktoś ze zboru współczesnego Panu Jezusowi chciał osądzić tego gwałciciela i powiedzmy kobietę, to nie może tego zrobić, bo nie ma dwóch świadków zdarzenia. Prawda, proszę Państwa? Nie ma dwóch świadków, bo są tylko dwie osoby ze zdaniem przeciwnym. Gwałciciel, który się wyprze, i osoba zgwałcona, czyli kobieta. No to siłą rzeczy prawo mojżeszowe wyraźnie przewidywało, że w takiej sytuacji, mimo tego, że nie ma świadków, dziewczynie nic nie zrobisz. Czy zatem może być tak, że wybieramy sobie przepisy z prawa mojżeszowego, które nawet przytoczył sam Pan Jezus, jakieś są ważniejsze lub nie? Przecież całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne. Czy może być tak, że teraz może tak sobie dworuję, ale no proszę Państwa, no skupmy się uważnie. Tu jest powiedziane, że tu mamy do czynienia z dziewicą zaręczoną, która wyszła poza miasto. Czyli rozumiem, że mężatki albo co gorsza chłopcy zgwałceni w lesie muszą być, jeśli ktoś chce sądzić tego typu czyn, to musi mieć dwóch albo nawet trzech świadków, jak powiedział Pan Jezus. Czy na pewno o to chodzi w przekazie Pisma Świętego? Czy to nie jest jakaś paranoja w zasadach komitetów sądowniczych, które jednoznacznie wymagają dwóch potwierdzonych opinii świadków? Czy na pewno o to chodzi w tym przekazie, proszę Państwa? Albo na przykład tutaj jest mowa o tym, że w mieście lub poza miastem. A jeśli w mieście nie krzyczała, bo jej usta zasłonił, to co? Wiecie Państwo, można powiedzieć, że się czepiam, ale zastanówmy się tak na poważnie. Czy naprawdę reguła, na którą powołał się niewątpliwie Pan Jezus, mówiąc o dwóch świadkach, jest na tyle pojemna, żeby wykorzystać wszystkie możliwe przypadki grzechów bądź zaniedbań względem prawa i przepisów współczesnego chrześcijaństwa? Ja zdaję sobie z tego sprawę, że taka jakby homogeniczność tej organizacji, takie zamknięcie wymusza wprowadzenie twardych, ostrych zasad, żeby jednoznacznie wykluczać tych, którzy są niewygodni. Ale tym samym krzywdzi się tych, którzy są gwałceni. Co było, proszę Państwa, w Australii? Czy Państwo myślicie, że ilość gwałtów w Australii jest daleko większa niż na przykład ilość gwałtów wśród świadków Jehowy w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech? Na jakiej podstawie Państwo twierdzicie, że statystycznie rzecz biorąc, jeśli mamy do czynienia z tymi samymi zasadami wśród świadków Jehowy w całym świecie, bo niewątpliwie, czy za pośrednictwem literatury, takiej jak Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy, poddawana do studium biblijnego podczas spotkań świadków Jehowy.
czy przez samych starszych braci, którzy są, że tak powiem, wybrani przez wyższych w hierarchii braci. Czy te zasady, będące identycznymi zasadami, mogą wymusić mniejszą ilość, tak powiem, zboczeńców w tych organizacjach? Czy wobec powyższego, z iloma przypadkami mamy do czynienia od momentu, kiedy powstało Towarzystwo Strażnica, źle, przepraszam, nie to chciałem powiedzieć, od momentu zarejestrowania organizacji Świadków Jehowy w Polsce, czyli od roku bodajże 1990, do momentu, kiedy system prawny polski nie wymusił zgłaszania każdego przypadku nadużycia seksualnego wobec osoby nieletniej? Jaką mamy pewność, że nie było takich gwałtów? Żadnej. Mało tego, czy osoba o prostym, zdrowym kręgosłupie moralnym, bez względu na to, czy system prawny danego państwa nie nakazuje zgłaszania takich grzechów, a jesteśmy w posiadaniu takich informacji? Czy nakazuje taki system? Czy zdrowy moralnie człowiek nie powinien czuć wewnętrznego obowiązku zgłoszenia takiej sytuacji? Ja wiem, proszę Państwa, że od razu się głosy, że przede wszystkim za takie czyny, czyli molestowanie seksualnego, odpowiadają rodzice. A co jeśli gwałcicielem jest ojczym albo nie daj Bóg rodzic? Czy on pójdzie na sam siebie zgłosić na policję? Przecież to jest nienormalne, proszę Państwa. Jeśli w mojej ocenie każdy uczciwy człowiek, który jest w posiadaniu informacji, że dziecko może być zagrożone jakimiś seksualnymi zachowaniami od osób dorosłych, powinien zgłosić coś takiego odpowiednim służbom, policji itd. Mało tego, proszę Państwa, może dojść do sytuacji, kiedy na przykład w danej rodzinie mamy dwójkę dzieci. Jedno dziecko jest starsze i było w jakiś sposób molestowane bądź gwałcone. Jest jeszcze drugie, które nie doświadczyło tego czynu. Czy w sytuacji, kiedy wobec tego starszego dziecka był wobec powiedzmy osoby, która dokonywała tych niecnych czynów wobec starszego dziecka, czy nie ma zagrożenia tego młodszego? A jeśli jest takowe, czy pod kątem bezpieczeństwa jego osoby nie należy zgłosić tego na policję? Czy należy zostawić to Jehowie? A może jednak należałoby powiadomić odpowiednie służby? Czy takie praktyki powiadamiania są stosowane w towarzystwie, znaczy w organizacji Świadków Jehowy w Polsce? Czy od momentu powstania tej organizacji, czyli od roku 1990, nie powstania, przepraszam, zarejestrowania, znowu się pomyliłem, w Polsce były zgłoszone takie czyny chociaż raz na policję? Nie mówię tu o osobach, które zostały wykluczone i zgłosiły na policję. Mówię o osobach, które powzięły informację o tym, że doszło do czynu, który z moralnego punktu widzenia jest zdecydowanie naganny i wymaga zgłoszenia. Rozumiecie Państwo? Zastanówmy się nad tym, czy w tej organizacji istnieje właściwy sposób informowania władz świeckich o takich czynach. Przecież sam Pan Jezus powiedział: oddajcie Cezarowi co cesarskie, a Bogu co boskie. Są rzeczy, wobec których świadkowie Jehowy nie mają żadnych wątpliwości. Płacą podatki. Nie wiem, co jeszcze. Przestrzegają przepisów ruchu drogowego, płacą składki ZUS-owskie, jak prowadzą firmy, prawda? Da się. No to jeśli. A, jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa. Przecież taki gwałciciel, który nie miał w procesie sądowniczym, nie było żadnych świadków, albo był tylko jeden i to jest za mało, jest niebezpieczny nie tylko dla dzieci ze zboru. Jest niebezpieczny także dla dzieci ze świata. Ja sobie zdaję sprawę, że to, co jest ze świata, to jest światem szatana i mamy to głęboko w, nie powiem gdzie, ale osoby zdrowe moralnie powinny myśleć o każdym bliźnim, tak jak miłosierny Samarytanin.
powinny patrzeć na to, co się dzieje, że zagrożone są też inne dzieci. I pod kątem tych innych dzieci należy zawiadomić właśnie władze cywilne. Więc potem ja zadaję pytanie, czy Świadkowie Jehowy w takich przypadkach zawiadamiali władze cywilne? Nie od momentu, kiedy prezydent Duda podpisał taką ustawę i weszła ona w życie, tylko wcześniej. Więc zapytuję, czy Australia jest tylko jedynym przypadkiem? Czy może Polska wcale jest niezodosobnionym przypadkiem, jest dokładnie podobnie? Jestem święcie przekonany, proszę Państwa, że przyjdzie moment, kiedy polskie władze przejrzą na oczy i zobaczą, że nie tylko kościoły katolickie, jakieś tam, nie wiem, protestanckie czy inne mogą mieć problemy z pedofilią. Bardzo często mową nienawiści z ust Świadków Jehowy jest mówienie o, że tak użyję złego słownictwa, o pedałach i pedofilach z kościoła katolickiego. To jest bardzo częsta mowa i krytyka w środowiskach Świadków Jehowy, kiedy mówi się o pedofilii wśród księży i o jakichś zboczeńcach. Bardzo łatwo się wyraża takie rzeczy. A jest to zjawisko powszechne, proszę Państwa, w społeczeństwie, nie tylko wśród księży, wśród wszystkich ludzi. I z całą pewnością także wśród Świadków Jehowy. A do tego zasady, które mają Świadkowie Jehowy w tym temacie, wołają o pomstę do nieba. Nie można z całą pewnością stosować reguły dwóch lub trzech świadków wobec przestępców seksualnych, a szczególnie dotyczących dzieci. Mało tego, proszę Państwa, tu nie chodzi tylko o przestępstwa na dzieciach. Tu chodzi o gwałty na żonach, siostrach, chodzi o przemoc domową. Tu także trzeba powołać dwóch świadków. Świadkowie Jehowy są na tyle zamknięci, że opinia tego sądu świadkowskiego, który zwany jest komitetem sądowniczym, jest na tyle istotna dla zindoktrynowanego umysłu, że można spotkać się z taką jakby konkluzją, że Bóg Jehowa wszystko i tak kiedyś osądzi, więc daj sobie spokój, nie rozmawiaj z sądami cywilnymi, bo nie ma powodu. A przynajmniej tak mogło być do czasu, dopóki nie weszła owa ustawa, o której wcześniej mówiłem. Rozumiecie Państwo? Czy to nie jest fałszywe? Nie wiem, czy tak jest. Zadaję pytanie, proszę o informację. Czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem? Ja się mogę mylić. Mogę się mylić, oczywiście. To są moje podejrzenia i zapraszam do dyskusji. Czy takie sytuacje miały miejsce? Także ten króciutki film porusza dość istotny temat. Poruszane na wielu kanałach na YouTube, ale nie tylko tutaj. To jest w ogóle bardzo ważna dyskusja dotycząca ochrony małoletnich, szeroko teraz powiedzmy prowadzona i w mediach, i we współczesnym świecie, kiedy nagle ludzie zorientowali się, że często grupy religijne wykorzystują swoją pozycję i chronią nie tych, których powinny chronić. Także, proszę Państwa, no tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Zapraszam do moich kolejnych filmów i do komentowania tego, co powiedziałem teraz w tym materiale. Dziękuję serdecznie i do widzenia.